Dzień dobry Państwu, Kamil Klimczak, witam w kolejnym wywiadzie na kanale Chrobry Szlak. Dzisiaj porozmawiamy o pewnych wydarzeniach, jakie miały w ostatnim czasie miejsce, o tym, o działaniach naszego wymiaru niesprawiedliwości i o tym, jak również pewni cenzorzy mniej widoczni, działający raczej w sferze realnej niż wirtualnej, bo również mamy niewidocznych cenzorów w cyberprzestrzeni, próbują nam tutaj ograniczać, cenzurować debatę publiczną, a o tym porozmawiam z moim Państwa gościem, którym jest Jacek Międlar, redaktor naczelny w prawo.pl. Witam Cię serdecznie. Kłaniam się bardzo nisko. Na początku oczywiście zachęcam do udostępniania tego materiału, zostawiania kciuków w górę, subskrypcji, komentarzy, a także jeśli uważacie Państwo, że to, co robimy, jest ważne i potrzebne do wspierania naszego kanału, dane wszystkie są w opisie. Teraz mamy nowe mechanizmy wsparcia, jest również zrzutka PayPal, założyliśmy po namowach tutaj ze strony również naszych widzów, więc zachęcam do korzystania. A teraz przechodzimy do meritum, bo pierwsza rzecz, którą chcemy poruszyć, to jest to, co dotyczy bezpośrednio tutaj naszego gościa. Mianowicie to taka rzecz, która nam wpadła jeszcze w momencie, jak żeśmy umawiali tą rozmowę, nagle nam temat się znalazł, mianowicie środki masowego rażenia przekazem podały w poniedziałek, że na rok ograniczenia wolności poprzez nieodpłatne wykonywanie prac na cele społeczne skazał wrocławski sąd Jacka Międlara za znieważanie i nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych i wyznaniowych wobec osób narodowości żydowskiej i ukraińskiej. Z dalszej części artykułu, który tu mam przed sobą, można się dowiedzieć, że chodzi o wydarzenie sprzed prawie 4 lat, czyli z 11 listopada 2017 roku, manifestacja z okazji Święta Niepodległości. Co się stało i dlaczego takie postępowanie w ogóle się zaczęło i skąd taki wyrok, no, który brzmi już po przeczytaniu pierwszych zdań artykułu dosyć kuriozalnie. Właśnie to jest dobre pytanie. Ja zaraz Państwu zacytuję konkretne fragmenty z moich wypowiedzi, które stały się przedmiotem penalizowania przez i prokuraturę, i Wysoki Sąd z Wrocławia. Mówię Wysoki Sąd z Wrocławia, powinienem powiedzieć Wysoki Sąd, ponieważ Wrocław zdaje się być taką trochę enklawą wyrwaną spod polskiej praworządności. Tam ocenia się konkretne czyny trochę przez inny pryzmat niż personalizm i zdrowy rozsądek, a równocześnie i polskie prawo, ale sami Państwo te wnioski wyciągniecie. Tego pamiętnego 11 listopada 2017 roku w trakcie właśnie Marszu Polski Niepodległej, który organizowałem, bo od lat organizuję marsze 11 listopada, tak będzie także i w tym roku. Co ciekawe, za 2020 rok zostałem już też skazany, mimo że do mnie jeszcze nie dostarczono wyroku, to już mnie ściga komornik. Wyroku nie dostałem, ale komornik mnie ściga, mam tam ponad 1000 zł zapłacić za to, że poprowadziłem spacer niepodległości. Ale do meritum. W 17 roku wypowiedziałem następujące słowa. To, że synagogi mogą tutaj stać, na naszej polskiej ziemi we Wrocławiu, to, że Dutkiewicz i Żydzi mogą się w nich upajać talmudyczną nienawiścią, to jest wynik naszej tolerancji graniczącej z brakiem roztropności. I drugi fragment mojej wypowiedzi. Tuby propagandowe rodem z tej tuby, która jest obok nas. Tam jest Plac Solny, tam jest redakcja Gazety Wyborczej. Żydo-Ukraińca Szechtera, zwanego Michnikiem. W toku postępowania, co jest bardzo ciekawe, biegła powołana przez prokurator Justynę Trzcińską, ta prokurator, która zlecała wjazd ABW do mojego domu, żeby poszukiwać materiały wybuchowe, żeby poszukiwać broń, a funkcjonariusze wyszli z koszulkami, bluzami, komórkami i laptopami. Także taka ciekawostka. Ta biegła Barbara Rogowska stwierdziła, że, tu cytat, cytowanie i stosowanie się do wypowiedzi z Talmudu w miejscach publicznych to jest przestępstwo z artykułu 256 Kodeksu Karnego.
czyli stwierdziła bardzo jasno, no to, że Żydzi cytują i upajają się dosłownie Talmudem w synagogach, w miejscach publicznych, popełniają w ten sposób przestępstwo, no a ja przecież wykazuję tolerancję wobec tego, że ci na naszej polskiej ziemi to robią. To jest pierwsze. Po drugie, w drugim miejscu pani Barbara Rogowska, biegła powołana przez prokuraturę i przepytywana przez Wysoki Sąd, ponieważ były takie dopytki po opinii sporządzonej na piśmie, stwierdziła, że Jacek Międlar stwierdził fakt, że Adam Michnik, Szechter zwany Michnikiem, ma pochodzenie żydowskie i ukraińskie, co ja oczywiście także dowiodłem. I w kwestii Talmudu, i w kwestii samego Michnika. Cytat chociażby z książki, bardzo dobrej książki Aldony Zaorskiej z warszawskiej gazety, z którą niegdyś przez wiele miesięcy, przez rok dobry, współpracowałem jako publicysta warszawskiej gazety i Polski Niepodległej w dawnych, zamierzchłych już czasach. Książka Sąsiedzi, najbardziej okrutni oprawcy polskich patriotów. Mama Adama Michnika, Helena Michnik, Żydówka komunistka związana z ukraińskimi aparatami komunistycznymi. Ojciec Ozjasz Szechter, biologiczny ojciec Adama Michnika to jest, a ojczym Stefana Michnika, tego wyjątkowego, obrzydliwego dziada, który kopnął w kalendarz niedawno. Zwykły, obrzydliwy człowiek, antypolak, który jeszcze w Szwecji próbował się przefarbować na demokratę, nadając przez wolną Europę. Zostawmy to. Pani biegła Barbara Rogowska stwierdziła, że Jacek Międlar stwierdził po prostu fakt, jeżeli chodzi o pochodzenie. A jak wiemy, w orzecznictwie Sądu Najwyższego, stwierdzając czyjeś pochodzenie, no nie może na nikogo znieważyć ani zniesławić. No, tym bardziej o nawoływaniu do agresji mówić tutaj przecież nie można. Ale mimo wszystko pani Rogowska i pan inny biegły Paweł Nowak, ten Paweł Nowak, który twierdzi między innymi, że hasło Czołem Wielkiej Polsce ma korzenie nazistowskie i faszystowskie. Twierdzi również, że krytyka banderowców to jest nawoływanie do nienawiści wobec Ukraińców. A twierdzi także, że mową nienawiści do penalizowania są dowcipy o blondynkach. Oni stwierdzili, że mimo iż ja tutaj wyrażam swoją opinię, na co pozwala konstytucja, mimo iż wyrażam swoją opinię i wyrażam tolerancję wobec popełniania przestępstw przez Żydów, to w istocie tak konstruuję zdanie, aby wzbudzić negatywne emocje już. Ja mogę wzbudzić te negatywne emocje, oni mówią, ale już jeżeli mogę coś zrobić, to ich zdaniem jest to przestępstwo. W ogóle penalizowane są już emocje. No i stwierdzając, że Gazeta Wyborcza w mojej ocenie to jest tuba i prowadzi ją Żydo-Ukrainiec Szechter zwany Michnikiem, to także jest według nich tak skonstruowane zdanie, które może doprowadzić do niechęci wobec Gazety Wyborczej i samego Adama Michnika oraz społeczności żydowskiej, która dopuszcza się, jak widzimy już według pani Rogowskiej, poprzez cytowanie i stosowanie Talmudu do przestępstwa, a także wobec podobno Ukraińców. Tak więc takie to jest nawoływanie do nienawiści wobec Ukraińców chociażby, że stwierdziłem, że Ukraińcem jest Adam Michnik. Takie to jest nawoływanie nienawiści do Żydów, że stwierdziłem, iż takie pochodzenie ma także Adam Michnik i toleruje popełnianie przez nich przestępstwa. Co ciekawe, w toku postępowania tam pani biegła podważała początkowo, miała wątpliwości co do opinii Pawła Nowaka, tego, który twierdzi, że wyrażanie opinii w Polsce to jest przestępstwo. Natomiast ostatecznie zacytowała go w uzasadnieniu wyroku i skazała mnie na rok ograniczenia wolności. Co ciekawe, jeszcze był oskarżony jeden kolega, Mateusz, który stwierdził, że islam należy zdelegalizować, to nie jest religia. Ciekawa sprawa, pani Rogowska w trakcie przesłuchania biegła, powołana przez prokuraturę, podkreślę raz jeszcze, stwierdziła, że mając na uwadze apersonalizm islamu wobec kobiet, wobec niemuzułmanów, nie jest on do pogodzenia systemowo z systemem demokratycznym w Polsce, co znaczy, że należy go zdelegalizować. Mimo to stwierdziła, że to i tak są słowa, które są mową nienawiści. No i pani sędzia pod to wszystko się podpisała. No, nie wystarczyło dla Wysokiego Sądu, jakby zatkała sobie uszy, gdy cytowałem Talmud chociażby, że nie wiem, jedzenie posiłków wraz z gojem jest jak jedzenie z psem, albo cytowałem przywódców żydowskich, takich jak Izrael Szachak,
który mówi, że goje uważani są za skończonych łgarzy i zabrania im się zeznawać przed sądami rabinackimi. Pod tym względem posiadają oni teoretycznie status żydowskich kobiet, niewolników i osób niepełnoletnich. No, nie wystarczyło to wysokiemu sądowi i zostałem skazany. A co ciekawe, tego samego dnia media mainstreamowi obiegła informacja, a także pisaliśmy o tym na wprawo.pl, że Adam Darski Nergal został uniewinniony za podeptanie obrazu z Najświętszą Maryją Panną, tą Najświętszą Maryją Panną, którą Talmud opisuje. Ona, która była potomkinią książąt i gubernatorów, uprawiała nierząd ze stolarzami. Tą Maryję, która porodziła syna Jezusa. Jezusa, o którym tak mówi Talmud. Jezus gotuje się w gorącym ekskremencie. Teraz wyciągnijmy wnioski. No, kto nami rządzi? Rządzi, tak, bo jest to władza sądownicza. Rządzą nami sądy, zapewniają nam rzekome bezpieczeństwo sądy, bo taka jest ich rola. Stoją na straży sprawiedliwości sądy, które twierdzą, katolików można opluwać i na nich za przeproszeniem wyżygać, ale o Żydach albo dobrze, albo wcale. No i najwyraźniej, świadomie lub nie, kierują się tymi pryncypiami talmudycznymi. Maryja nic nie warta. Jezus gotuje się w gorącym ekskremencie. Ich wizerunek podeptać można. Zaś jeżeli Międlar wspomni o tym, że toleruje popełnianie przestępstw przez Żydów i wskaże na pochodzenie tuby propagandowej, redaktora naczelnego tuby propagandowej, no to rok ograniczenia wolności, czyli pracę społeczne. No a to, że też Mateusza skazali, to również wielki skandal, on dostał pół roku ograniczenia wolności. Tak więc takie to są polskie standardy, będę apelował. Natomiast ja powtarzam, we Wrocławiu to jest różnica jednego piętra. Sąd rejonowy, sąd okręgowy, wydział odwoławczy. Urwa urwie, łba nie urwie. Tak więc obawiam się, że zostanie to wrzucone do kosza. Ten taki taniec tych, którzy no, mają za nic fakty, prawdę i wolność słowa, będzie cały czas uprawiane dalej. Ale uspokajam, ja się nigdzie nie załamuję. Prace społeczne to jak prace charytatywne. Można każdą godzinkę tej pracy w jakiejś intencji odprawić, także Nie mam z tego tytułu żadnych kłopotów. Jeżeli chodzi o, nie wiem, mój kręgosłup moralny, jeżeli chodzi o moje samopoczucie, okej, będzie trzeba ponieść taką ofiarę, to poniosę. Nowy Testament mówi jasno, tam gdzie świadectwo szczere, tam zawsze pojawia się krew pod, tam pojawiają się krew pod i łzy, tam pojawia się ofiara. No, pojęcie martyria w pismach janowych. Ono zawsze jest połączone z ofiarą, a równocześnie zdawaniem świadectwa. Świadectwo nadal będę dawał. Tak więc tak to wygląda. No właśnie, to jest ciekawa sprawa. Mamy pewnego rodzaju chyba teraz serię takich różnych dziwnych wyroków. Mieliśmy słynny wyrok w Białymstoku na działaczy obozu narodowo-radykalnego. Mamy inne właśnie wyroki sądowe tego wymiaru sprawiedliwości, który został rzekomo zreformowany, ale myślę, że akurat biorąc pod uwagę osoby reformujących, to oni by i tak w tej materii nic nie ruszyli, a może właśnie pogorszyli wręcz sytuację, bo szczerze mówiąc, takich wyroków nie przypominam sobie za poprzedniego rządu. Jest taki jeden wyrok, Kamilu, i to też o tym myślałem, o czym teraz mówisz. Chociażby przykład, jak skazano tam nacjonalistów, narodowców z Białegostoku za to, że w Białymstoku wykrzykiwali hasło, w którym wyrażali swoją opinię. Nie przepraszają za jedwabne. Krzyczeli nie przepraszam za jedwabne, tam ich skazali w ogóle na więzienie za te okrzyki. A co to jest za okrzyk? Stwierdzenie, no, że po pierwsze, oni tego nie zrobili, ich rodzice tego nie zrobili, no i w ogóle nie poczuwają się do tego, żeby to robić. A swoją drogą nie zrobili tego nawet Polacy.
Mimo to zostali skazani i stwierdzono, że no tak skonstruowane zdanie w takich okolicznościach, w nieopodal, nie wiem, miejsca zdarzenia i tam podczas jakichś żydowskich uroczystości jest jawnym nawoływaniem do nienawiści wobec Żydów. To jest totalny absurd. Także jak dla mnie linia jest podtrzymywana cały czas ta sama. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. No tak, natomiast mamy taką serię, która się zaczęła też, zresztą chyba te wyroki za antysemityzm właśnie zaczęły się we Wrocławiu, od wyroku za pewną kukłę, to chyba wtedy i jakby już lawina poszła przez ostatnie lata, te wyroki są coraz częstsze. Teraz już nawet mam takie informacje, że podobno organa ścigania zaczynają stawiać zarzuty za pikietę pod ambasadą Republiki Południowej Afryki w sprawie Janusza Walusia. I to no, nie mam jeszcze, nie znam jeszcze szczegółów, więc nie chcę tutaj za dużo o tym mówić publicznie. Wiem, że jakieś ruchy są prowadzone i to z takiego niecodziennego paragrafu. Nie jest to akurat ani artykuł 256. To są przepisy. Jest to pewnie pochwalanie przestępstwa. Tak, jest to pochwalanie, ale to jest bodajże, takie mam informacje jeszcze tak niepotwierdzone, że to podobno jakiś taki specyficzny artykuł, ale mniejsza z tym, chodzi o zjawisko, nie chodzi o konkretną sprawę, że jest, można powiedzieć, psy zostały spuszczone ze smyczy. I to gdyby to były wyroki na przykład tak jak w Białymstoku, gdzie wkracza znany ośrodek monitorowania tego i owego jako strona postępowania, to jeszcze można by było wszystko zrzucić na sądy. Natomiast często to są postępowania, gdzie wkracza oskarżyciel publiczny. I można powiedzieć, no zostały spuszczone psy ze smyczy, żeby szukać przejawów rzekomego faszyzmu, rzekomego antysemityzmu i po prostu, żeby te środowiska narodowe dociskać, bo takie wyroki na powiedzmy bardziej radykalnych aktywistów, no powodują to, że też na przykład to skrzydło polityczne zaczyna się tak oglądać za siebie, bać się własnego cienia i tą retorykę cała reszta środowiska zaczyna sobie wygładzać, bo no, nie możemy być tak jak oni, bo zaraz się wezmą za nas, my tu musimy być dalej w poważnej polityce i jest to element tego przesuwania debaty publicznej w lewo. I w tym uczestniczą nie tylko właśnie tacy ludzie jak redaktorzy Gazety Wyborczej, różnych innych środków masowego rażenia, przekazem jakieś gadające głowy, ale w tym uczestniczą już organy państwa, sądy, prokuratura, policja. Uczestniczą w walce ideologicznej. Bez wątpienia tak jest i jest to dość skuteczne, prawdę mówiąc. Niestety trzeba to z wielkim żalem przyznać. Jest to metoda, która jest uprawiana od zawsze, ale warto dodać, no kiedy polska władza tak naprawdę stawała na straży polskiej racji stanu, chociażby lata 30. XX wieku, Żydzi przychodzili do polskiej ambasady w 1938 roku chociażby, prosili o to, aby przyjąć ich i dać im schronienie, aby ich nie wysyłać do Palestyny, aby ich uratować przed III Rzeszą. No polska władza mówiła, chwila, wy przez lata wylewacie na nas za przeproszeniem wiadro gnoju. Mówicie, że jesteśmy najbardziej antysemickim krajem na świecie, a teraz proście nas o łaskę jakąś. I co, gdy polska władza miała takie dobre stanowisko, to Polacy śmiało się jednoczyli, śmiało się manifestowali, w kwestii na przykład bojkotowania przez Żydów od dziesięcioleci, to się nie pojawiło dopiero w dwudziestoleciu międzywojennym, ale także w czasach zaborów, w kwestii bojkotowania polskiego handlu i tak dalej, i tak dalej.
Polacy wyrażali swoje zdanie i tak naprawdę czuli siłę. No, jak się pogoni jednego, który jest na świeczniku, pogoni w cudzysłowie, próbuje uszczypnąć, czy drugiego, który jest na świeczniku, daje się pewnego rodzaju taki sygnał, lepiej tego nie róbcie, będziecie mieć kłopoty i wasz święty spokój zostanie naruszony. To jest bardzo prosta zasada, metoda, która jest stosowana. Ale to prawda, teraz troszeczkę ten worek z oskarżaniem za tak zwany antysemityzm, a w istocie racjosemityzm, po prostu mówienie prawdy, gonienie za mówienie prawdy, która jeszcze niedawno była dość niewygodna i niewielu o niej mówiło, zaczyna przybierać na sile. Ale być może jest to z tego tytułu, że tak naprawdę te takie wypowiedzi racjosemickie, te wypowiedzi, które no, są dość ostre w prawdzie, są jak miecz obosieczny w prawdzie. Może ich tak często, może one tak często nie pojawiały się, chociażby przed rokiem 2015, 16, a teraz tak naprawdę wpadają na wokandę sprawy związane z tymi wypowiedziami i pojawiają się wyroki skazujące. Może to z tego tytułu, może także z tego tytułu, że teraz jest łatwiejszy dostęp do smartfonów i mediów społecznościowych i te informacje przekazywane są dalej z większą wyrazistością. Być może z tego tytułu teraz jest więcej tych wyroków wskazujących, a niestety donosicieli, konfidentów, a powiedzmy sobie brzydko, dla mnie to zwykłe cfele, pojawia się coraz więcej i zarabiają z tego, że składają zawiadomienia do organów ścigania. To są ludzie bez honoru, to są ludzie, którzy w mojej ocenie, z mojej strony nie zasługują nawet na to, żeby na nich spojrzeć. Oczywiście, gdyby im się działa krzywda, leżeliby w rowie, pewnie bym im podał rękę, zaprowadził na SOR, ale z takimi ludźmi nie chciałbym mieć nic do czynienia i chyba państwo również. No tak, to przejdźmy jeszcze do drugiego tematu, który się łączy z tym, o czym mówiliśmy. Mianowicie z kolei wczoraj miała się odbyć premiera filmu Powrót do Jedwabnego autorstwa Wojciecha Sumlińskiego, który jest jakby rozwinięciem książki o tym samym tytule. Ona się ostatecznie odbyła, aczkolwiek nie w pierwotnym miejscu, bo miała być to impreza zamknięta w kinie Wisła, no z tym, że wkroczyła do akcji niezawodna Gazeta Wyborcza, informując, że tutaj antysemicki film ma być pokazywany w kinie Wisła. Rzekomo powodem była tam awaria projektora czy coś takiego. Ta projekcja się ostatecznie odbyła w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich. Zresztą miała się też odbyć w sobotę taka projekcja w Łodzi w Sukcesji i też wiem, że ona została odwołana dziwnym trafem. No w zasadzie wiemy o co chodzi. Jest to motyw wypróbowany, który zresztą ty też znasz dobrze, chociażby z tych momentów, kiedy promowałeś swoje książki, że pojawia się informacja o spotkaniu autorskim, są wykonywane telefony przez przedstawicieli, prawda, korzennych lub ich sługusów i pod różnymi pretekstami sala jest wypowiadana. No element w zasadzie tego samego, o czym mówiliśmy przed chwilą. No element niesłychanie ważny, bo chodzi o prawdę właśnie o wspomnianych wydarzeniach w Jedwabnem, o które teraz toczy się chyba najbardziej zażarta walka na polu historycznym między Polską a środowiskami żydowskimi. To znaczy, cieszę się bardzo, że Wojciech Sumliński wraz ze swoją ekipą
prewencyjnie utrzymywali w tajemnicy trochę miejsce swojego spotkania, ale jak widzą, nie udało się ustrzec przed atakami zajadłych środowisk, które prawdę nienawidzą. Pamiętajmy o tym, że te środowiska, które walczą z tym, aby świat nie ujrzał filmu Sumlińskiego, notabene czytam jego książkę Powrót do Jedwabnego, to jest książka, którą musiałyby przeczytać osoby, które nie mają też zielonego pojęcia o tym, co wydarzyło się w Jedwabnem. To jest dobra książka dla masy, to jest dobra książka dla tych, którzy nie mają wiedzy w tym zakresie i dobrze, że takie filmy, takie książki, takie dzieła powstają. Cieszę się także, że narratorem w tym filmie Wojciecha Sumlińskiego jest pan Zelnik, który, jak się dowiedziałem, był starozakonnym i przeszedł na chrześcijaństwo i dał swój głos do tego, aby być narratorem w tym filmie. To też nadaje temu filmowi pewnego rodzaju takiego animuszu. Dowiedziałem się tego wczoraj, gdy na chwilę odpaliłem transmisję na żywo w Realu 24 właśnie z tegoż spotkania. Dam Państwu przykład. Rok 1919, Departament Wojny Stanów Zjednoczonych pisze raport o tym, jak Żydzi ustosunkowali się do sprawy bolszewickich ataków, najazdów i infiltracji polskich środowisk zaraz po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Bo pamiętajmy, bolszewicy to nie byli tacy, nie wiem, łachmaniarze tylko i wyłącznie, którzy chodzili w podartych spodniach, w szpiczastych czapkach z czerwoną gwiazdą i śmierdzieli na odległość, tylko też byli to zwykli szpiegowie, którzy działali na terenie Rzeczypospolitej i infiltrowali polskie środowiska, polską władzę. I te służby niejednokrotnie były zasilane właśnie przez Żydów, którzy nie zasymilowali się z Polską w czasach zaborów, a także i prędko po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. W 1919 Departament Wojny opublikował taki oto raport The Power and Aims of International Jewry. Ten raport został dopiero opublikowany w latach 70. XX wieku. Z jego wynika, z jaką zajadłością i wrogością Żydzi zamieszkujący Polskę ustosunkowywali się do odzyskania przez Polskę niepodległości i z jaką namiętnością i przyjaźnią ustosunkowywali się do kwestii bolszewickiej i przeprowadzenia rewolucji w Polsce i w Europie, rewolucji jawnie wrogiej, antychrześcijańskiej. Wskazali m.in. na to, że gdy doszło do powoływania się do Wojska Polskiego, to Żydzi przedstawiali blue tickets, czyli te takie niebieskie bilety, aby udowodnić, że oni z Polską nie mają nic wspólnego, są obcokrajowcami, albo będą walczyć po stronie bolszewików, albo nie będą walczyć wcale. W latach 70. ten dokument został opublikowany. I jaka była reakcja Żydów na ten dokument? Że ten dokument opublikowali antysemici amerykańscy, że ten dokument to jest jakaś fałszywka, że ten dokument to jest dokument mający na celu zniesławić Żydów. No, stara śpiewka, ona pojawia się zawsze. Chociażby inne przypadki z Brześcia. Żydzi zaatakowali policjanta za to, że ten chciał ich wylegitymować za prowadzenie nielegalnego uboju rytualnego, zaciupali tego policjanta. No i Polacy przeprowadzili manifestację w tej kwestii. Tam kilka szyb w żydowskich sklepach zostało zbitych siłą rzeczy. No ale w mediach międzynarodowych, w których kolegiach zasiadali w kilkudziesięciu procentach przedstawiciele społeczności żydowskiej, co czemu także dowodzę właśnie, to o tym wszystkim pisze w książce Polska w cieniu żydostwa na sklepy-prawo.pl Państwo dostaniecie. Żydzi pisali o tym, że to oni padli ofiarą ataku, że przeprowadzano są jakieś pogromy na Żydach, pisano o pogromach. Notabene Dmowski też wskazywał na to, co powiedzieli mu Żydzi podczas spotkania w Nowym Jorku, że Żydzi wolą pogromy od bojkotów zwykłych, od bojkotowania ich handlu.
ponieważ na pogromach mogą zarobić więcej kasy, bo przedstawią siebie jako męczenników. Zaś na samym bojkocie niespecjalnie zarobią, ponieważ oni bojkotują od lat polski handel, o czym mówi między innymi jedna ze świadków rzezi wołyńskiej, z którą rozmawiałem, pani Kazimiera Siwoń, też cytowana przeze mnie w książce i też jej wywiad państwo na wprawo.tv w aplikacji znajdziecie, na Androida i na iOS. Mówi, że Żydzi składali się całą gminą na jednego handlarza, żeby on przez jakiś tam czas mógł zaniżać maksymalnie ceny, ale żeby na tym nie tracił, a potem wyrzynali polski handel i sami organizowali swoje sklepiki. To pewno moja babcia, także świadek tych procederów żydowskich, o tym mi zaświadcza i wielu innych świadków, z którymi rozmawiam, tak więc te wywiady to też będzie wielka bomba intelektualna, historyczna, merytoryczna dla państwa. Tak więc jest to tradycja, jest to długoletnia tradycja bojkotować prawdę, bojkotować fakty, które są niewygodne, o nich albo dobrze, albo wcale. Robią to w sposób bezczelny, cyniczny, apersonalistyczny, absolutnie niegodny, traktując nie Żydów jako po prostu untermensch, jako podludzi, których można okłamywać i traktować jako po prostu istoty gorszej kategorii, no bo ciężko inaczej to określić. Dla nas chrześcijan mówienie prawdy jest czymś absolutnie normalnym, jest czymś fundamentalnym dla kodu kulturowego, w którym się obracamy. No najwyraźniej ich kod kulturowy jest zupełnie inny, nie przystaje do naszego i nie jest to oznaka naszego rasizmu, tylko jest to oznaka naszego zdrowego rozsądku, roztropności, wyciągania wniosków z obserwacji empirycznej, którą przeprowadzamy. Tak więc wcale mnie nie dziwi ta reakcja na film Wojciecha Sumlińskiego o Jedwabnem. Swoją drogą 2 miesiące temu publikowałem na wprawo.pl raport, sprawozdanie dokładnie, takie tam pada słowo profesora Andrzeja Koli z 2001 roku z tej wstępnej ekshumacji. Jest na wprawo.pl w felietonie cały ten raport, to sprawozdanie dostępne wraz z moim komentarzem dość obszernym, też komentowałem to dla Wralu 24, z którego wynika bardzo jasno, to co tam Żydzi zrobili, no to jest wynik ich alergii na prawdę. Obawiali się, że już świat kategorycznie, ostatecznie dowie się tej przypieczętowanej prawdy ekshumacją. Stąd, żeby zachować jeszcze resztki tego kłamstwa, w jakiś sposób uwiarygadnianego przez mainstreamowe media, w myśl zasady 1000 razy powtórzone kłamstwo staje się prawdą, no to do tej ekshumacji nie dopuścili. Cieszę się, że film Wojciecha Sumlińskiego powstał. Nie dziwi mnie zachowanie środowisk żydowskich, ponieważ obserwacje mówią mi jasno, kłamali, kłamać będą. Oczywiście zawsze pojawi się jakiś pojedynczy Żyd, który gdzieś powie prawdę, tylko grupą reprezentatywną świadczącą o ich stanowisku jest większość, a większość zachowuje się tak, a nie inaczej. Tak więc zaskoczony nie jestem, doświadczyłem tego przy książce Moja walka o prawdę, zwłaszcza i wiem, że ich wrogość, agresja jest bardzo duża, grożono spaleniem lokali, w których miałem się pojawiać, tak więc cieszmy się, że te terrorystyczne organizacje żydowskie, takie jak chociażby Defense Jewish League, tak, o ile pamiętam, tak się nazywa, pod którą podpina się niejaki Bartłomiej Żółkoś, Eli Zolkos, o którym piszę w tej książce, który groził mi śmiercią jeszcze 4 miesiące temu przez Facebooka za to, że piszę tę książkę. To ci ludzie, miejmy nadzieję, że nie przeprowadzą takich aktów terrorystycznych, jakie przeprowadzali przed rozpoczęciem okupacji na terenie Palestyny, bo pamiętajcie, okupacja Palestyny rozpoczęła się atakami terrorystycznymi. Tak, to jest państwo budowane na terroryzmie. Czy się to komuś podoba, czy nie. I nie jest to oznaka naszego rasizmu, ale jest to potwierdzenie ich rasizmu i nienawiści, którą darzą wszystkich nie wpisujących się w ich syjonistyczną narrację. No dokładnie, dokładnie tak jest. No widzimy tutaj kolejne objawy tego, że tolerancja jest jakby całkowicie jednostronna w tym momencie. No trochę się rozgadaliśmy, więc myślę, że będziemy podchodzić do lądowania. Czy my w tej walce jesteśmy na straconej pozycji? Bo z takimi opiniami się spotkałem, że no
w zasadzie to niewiele możemy zrobić w obliczu no, takiego podejścia właśnie wymiaru niesprawiedliwości i tego typu rzeczy. Jakie jest twoje zdanie? Jeszcze raz przepraszam bardzo, bo się troszeczkę nie usłyszałem końcówki. Czy jesteśmy na straconej pozycji, twoim zdaniem, w tej walce właśnie? Już jest wszystko jasne. Nie, Kamilu, absolutnie nie jesteśmy na straconej pozycji. My naprawdę bardzo wiele możemy zrobić. Obserwując ostatnie wieki, mam pełną świadomość i przekonanie, że naszą siłą jest zjednoczenie we walce o prawdę. Oczywiście pojawią się łachudry, za przeproszeniem, którym naprawdę nie będzie zależało, ale będzie zależało tylko i wyłącznie na tym, żeby miliony dotacji ściągnąć do swojej kieszeni. Ale tym się nie przejmujmy. Jest mnóstwo zwykłych ludzi, niedziałających nawet w jakichś organizacjach, ale chodzących normalnie po ulicy, pracujących, zajmujących się rodziną, ale chcących mówić prawdę publicznie. I chyba to jest nasz największy oręż, tak mi się wydaje. Poza tym ja często powtarzam i piszę to także w swoich książkach, że Bóg jest z nami, a zwycięstwo jest po naszej stronie. Niektórzy kojarzą to hasło dziwnym trafem z faszyzmem czy nazizmem. Nie ma tutaj nic faszystowskiego ani nazistowskiego. To jest chyba właśnie hasło i stwierdzenie, które doprowadza naszych wrogów kierujące się kłamstwem w swoim życiu do szału. Także ja byłbym dobrej myśli, byłbym optymistą. Trzeba mówić. Poza tym popatrzmy tak naprawdę przez ostatnie lata, ile udało się zrobić. No gdyby nie nasze mówienie, gdyby nie organizowane przez nas manifestacje, gdyby nie nasza publicystyka, to czy o sprawie Jedwabnego mówiłoby się w Polsce tak, jak się mówi teraz? Ciekawe. Rozmawiam z ludźmi, którzy jeszcze do niedawna przepraszali za Jedwabne. Kupują moją książkę, czytają dobre publikacje w internecie. Mówię o dobrych publikacjach w internecie. I mówią, że zmieniają zupełnie swoje stanowisko względem tej grupy społecznej. Zupełnie zmieniają swoje podejście do tych spraw. I mnie to cieszy. Pozdrawiam tych, którzy w ubiegłym tygodniu nawet stwierdzili, że zmienili swoje zdanie w tym zakresie zupełnie. Do niedawna głosowali na lewicę, na kolorowych, na Platformę Obywatelską. Teraz mówią, że nigdy w życiu nie oddadzą na nich głosu, a ich stanowisko w tych kwestiach zupełnie się zmienia. Tak więc powolutku, pomalutku doprowadzajmy naszych wrogów do szału poprzez głoszenie prawdy. I chyba to jest nasza rola. Ale widzę naprawdę efekty. Widzę pozytywne efekty. Widzę przekaz w internecie, w mediach społecznościowych też ludzi, którzy zaczynają otwierać oczy. Nie są to może masy, nie jest to 50% społeczeństwa, ale myślę, że o takich 10% społeczeństwa w Polsce, które zdrowo myśli w tych zakresach, myślę, że już spokojnie możemy mówić. Powolna, systematyczna praca przynosi efekty. Praca na różnych odcinkach. Jeden zajmuje się organizacją pikiet, drugi pisze jakieś petycje, inny na przykład organizuje i drukuje wlepki Wołyń 43, jak robi to świetnie Kasia, i przylepia się na samochody. To wszystko przynosi konkretne efekty. Inny zajmuje się publicystyką, tak jak my. Jestem dobrej myśli. I tym optymistycznym akcentem myślę, że zakończymy tutaj. Będziemy do tematu, no jak to wiele tematów, bo większość tematów, które tu poruszamy, to są takie, które się ciągną i trzeba do nich wracać, ale do tego na pewno też będziemy wracać, ale ten program już kończymy. Moim Państwa gościem był Jacek Międlar. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu za uwagę, zachęcam do udostępniania tego materiału, do zostawiania kciuków w górę, subskrypcji, komentarzy, a także do wspierania naszego kanału finansowo. Dziękuję bardzo i do zobaczenia wkrótce.